Cześć, witajcie z Centrum Ogrodniczego Hagebau. Jak widzicie, zapowiada się ciekawie, dużo fajnych roślin zwykłych i takich troszeczkę bardziej nieoczywistych, więc zapraszam Was po malutku do filmu. Więc jest miesiąc sierpień, jak wspominałam, w sierpniu proszę Was o subskrypcję, pozostawienie komentarza, kciuka w dół, w górę, co tam sobie życzycie. Ja lubię czytać Wasze komentarze i bardzo Wam za nie dziękuję. No a teraz będziemy się przechadzać tutaj po tych półeczkach. Słuchajcie, jest to, jeśli jesteście z okolic Monachium, to już Wam mówimy więcej, gdzie się znajduje ten sklep. On jest przy Ikei i to jest Ikea Bruntal. Zaszliśmy z ciekawości, ja zaszłam i słuchajcie, miło się zaskoczyłam, bo no tutaj poszaleli pracownicy, postawili specjalną taką małą szklarenkę, jest ona doświetlana i znajdziemy tam takie rzadsze rośliny, ale zanim do nich przejdziemy, to powiem Wam, że staram się tak nagrywać, żeby pokazywać Wam mniej więcej wszystkie ceny. Oczywiście no nie da się wszystkich roślin podnieść i pokazać, bo film trwałby miliony godzin i wiecie, i do tego jeszcze zachwyty i przeglądanie i tak dalej, więc tak pobieżnie będziemy sobie tu zaglądać, co ciekawsze roślinki podniosę. Pewnie dużo z nich pominęłam. Jak widzicie, na początku są takie kolorowe stoły, jest ich tutaj dosyć sporo. Ogólnie dosyć duży sklep ogrodniczy, jeśli chodzi, no wybór był tam fajny. Są takie od zwykłych roślin w rozsądnych cenach, po te właśnie i troszeczkę droższe, i większe, mniejsze. Nie wiem, czy ja tam po końcu troszeczkę zajrzę też sobie w osłonki, w doniczki, ale nie będzie tego naprawdę dużo. Jak widzicie, sklep jest dosyć obszerny, no i jest tam to miejsce. Jak widzicie, to staram się Wam pokazać trochę, no taka szklarenka fajna i w niej znajdują się rośliny. One są... Tu trzeba się zgłosić do sprzedawcy, jeśli chcecie jakąś sobie kupić, bo część z tych roślin ma takie chipy. Wiecie, chipy jak w sklepie, że jak Wam pracownik nie zdejmie, to po prostu będzie piszczeć to przechodząc przez bramkę. I tutaj mamy, słuchajcie, Anturium. To jest jakaś hybryda Radicansa z Luxuriansem. Dużo ich było. No i takie dosyć dorodne, nie wiecie, nie taki jeden krzaczek, tylko dosyć gęste roślinki. Ciekawie to wyglądało, napatrzyłam i zastanawiałam się, czy sobie kupić, nie kupić czasem melanochryzum, bo jak widzicie, ono tutaj właśnie się wchodzi mi w kadry, było piękne za 25 euro, więc nie była taka wygórowana cena, a liście już ma naprawdę wielkie, ale nie zdecydowałam się, bo stwierdziłam, że moje zaczyna puszczać całkiem fajne liście, ja chyba mam gigasa od Damiana i stwierdziłam, że nie, jeszcze się wstrzymam, dam temu, które mam szansę, może przytnę i no coś tam pokombinuję. Trafiła się nawet Thai Constellation, chyba widzę pierwszy raz w takim małym rozmiarze, 60 euro, trochę dużo, ale wiecie, jak lubicie sobie hodować rośliny od malucha, no to czemu by nie? Tu mamy chyba już Cerestis, tak mi się wydaje, do tego fikusy shiverane, które ostatnio słyszałam, że dosyć tanie w stokrotce były, jedna z Was dała znać. Więc fajnie, że dajecie znać w komentarzach, co się pojawia ciekawego i takiego, jaką okazję można wyrwać w Polsce i w jakim sklepie. Jest to bardzo miłe z Waszej strony. Pomalutku będziemy wychodzić z tego domku. Był tam jeszcze bardzo ładny Philodendron Ghost, takim dużym rozmiarze, jak widzieliście, on kosztował 70 euro. Tutaj natomiast jest taka wystawka właśnie z maluchami, które ja uwielbiam. Tu patrzyłam bardzo ładnego filodendrona. Niby malutka doniczka, ale spójrzcie, jakie wielkie liście. Więc spokojnie można było sobie takiego malucha kupić, który już dosyć sporym okazem był. Milk Confetti z takich jeszcze ciekawszych. Gdzieś jakąś choję znalazłam. Albo to była Tricolor, albo Liza. No, pojawiają się ciekawe rośliny w tych maluchach. Czasem można coś naprawdę takiego oryginalnego znaleźć. Tych za tymi za bardzo nie przepadam. O, tu mamy bardzo ładne belize, fikusiki, nawet Calathea orbifolia. Więc jakby ktoś naprawdę chciał coś ciekawego, to można było sobie wybrać. Nad czym najbardziej ubolewam, to nie znalazłam zwykłych małych paprotek. Tu przechodzimy do takiego bardziej zielonego stołu, Epipremnum 3,99, ale taka dosyć spora roślinka. Jakieś alokazje również się pojawiły, ale bardziej takie tradycyjne. Ta była fajna, bo miała takie podłużne, wąskie liście. Wydaje mi się, że to była właśnie ta odmiana Bambino, ale w trochę większej wersji. Tu mamy Pink Dragonka, różowe łodyżki, zawsze fajne. Co prawda alokazje dosyć trudne i
potrafią niemiło nas zaskoczyć, niestety. Ciekawa Diefenbachia, bardzo ładna odmiana, bo taka niby jak reflektor, ale jest jeszcze jakimiś białymi nakropieniami. Nie widziałam takiej wcześniej w sklepie. Bardzo ładny, duży, dorodna, bardzo ładna, duża i dorodna Sansevieria Moonshine. Będziemy sobie to tak przechadzać się po tym stoliku z kolorowym dzieniem, gdzie będzie nam tutaj słońce trochę przeszkadzać i piękna araucaria. O, jak ja lubię tą roślinę. No, ta jest taka fajna, gęściutka. Niestety araukarię, no ciężko jest utrzymać w domu, przynajmniej mi się nie udało, nad czym bardzo ubolewam, bo to taka piękna roślina. No ale cóż, nie zawsze wszystko musi wyjść, prawda? Dosyć duży, ładny filodendron, również chyba ten czerwieniejący. Nawet w fajnej cenie, bo 9,99, widzieliście, tam był taki maluch za 4,99, a tu mamy już taką konkret roślinę za 10 euro, więc nie najgorzej, nie najgorzej. Przejdziemy sobie jeszcze raz tym stołem do przodu i pomalutku będziemy przeglądać, co dalej. Tutaj już wyhaczyłam fajną promocję, 6,99 za miks filodendronów, jak widzicie jest to zwykły skandens. Raphidophora tetrasperma, nie do końca wiem o co chodzi, ale również była. Zwykły filodendron zieleniejący, zielony, jakoś tak, bardzo ładny. Widać, że listki niepodniszczone. No i zaczyna się stolik z kalateami pomału. Do tego ficus benjamin i tutaj sobie już zajrzymy ponownie w cenę. Jak widzieliście, 10 euro za taki dosyć spory okaz, nie jest źle. Ładna, dorodna juka. Podobają mi się takie rośliny. Kurczę, tylko to naprawdę trzeba mieć sporo miejsca. Zamiokulkasy. Więc było tych roślin, było również dużo stołów. I jeśli zaczynalibyście swoją przygodę z roślinami, to na pewno nie chodziłoby Wam tylko o te rośliny, które znajdowały się w tym domku, tylko i również te, które są na stole, bo były naprawdę zdrowe i zadbane. A powiem Wam, że wiecie, jak jest wakacje, to i nam w domu ciężko utrzymać te rośliny, a co dopiero w takim gorącym sklepie. Powiem Wam, że było tam gorąco i dosyć duszno. Niby rośliny lubią, ale to wiecie, z konewką też trzeba częściej biegać. To taki malutki rzut na donice i osłonki. No sporo ich było, to jest jedna chyba z dwóch ścian. Ponownie wracamy do stołów zieloności i Epipremnum Global Green, którego dawno nie widziałam, po 4,99. Dracena chyba. Mamy jukę ponownie. Epipremnum na patyku. Mnie to zaczarowały te trzy krotki. Cały stół z paprociami, bo paprotek nigdy nie może zabraknąć. Do tego ładny filodendron lemon lime, tak ukryty delikatnie. I boskie rośliny zwisające jakieś rypsalisy. Tak przypuszczam, że to jakieś rypsalisy. No nie, bardzo ładnie one wyglądały, fajnie się prezentowały i powiem Wam, że z daleka było je widać, ten cały zwisający kramik, który tu był. Hoje również się pojawiły, ładna monstera, więc dużo ciekawych roślin, niby zwykłe, a powiem Wam, że było na co popatrzeć. Nawet trafiły się scindapsusy z drugiej strony tych paprotek. Tu sobie przejdziemy szybciutko do kolejnego stołu. No nie mogłam, nie mogłam się powstrzymać. Ja uwielbiam kalatę. Może tu troszeczkę jest prześwietlone przez te promienie słońca, ale kalatę to coś mają w sobie. I za każdym razem to jest Sanderiana odmiana, taką również kiedyś miałam. No niestety nie, nie. Zastanawiałam się też nad tą Varsevici, ale no, no ciężkie są. Hibiskus z wariegacją, to chyba nawet spojrzę sobie w cenę, bardzo ładny okaz, 10 euro i dosyć duży. Skrzydło, kwiaty, no ich tu nie może oczywiście zabraknąć, to są fajne rośliny, mało problemowe. Trochę anturium, trochę Diefenbachii, więc bardzo ładnie, zieloniutko. Do tego jakieś białe kwitnące biegonie i stolik caluśki zapchany, do tego bardzo ładne epipremna. I tu mam wrażenie, że to była odmiana Snow Queen. Nie tak mocno wybarwiona, ale liście były ogromniaste, spójrzcie. No, tej trochę wody zabrakło. Tu by się przydało podejść z konewką i podlać. To jeszcze sobie pójdziemy na kaktusiki i pomalutku, pomalutku będziemy dobiegać do końca filmu. Spójrzcie, za 10 euro w takiej fajnej, wyższej donicusi Senecio Rowleianus. Nawet nie najgorsza cena. Widywałam droższe, więc jest całkiem ok.
Sporo tutaj tych kaktusów, większych, mniejszych, po drugiej stronie stołu były również takie maluszki. Niestety nie nagrałam ich, zapomniałam. Tam jeszcze z tyłu widzicie, z tyłu, całkiem z przodu widać ten stół z kalateami. Tu musiałam zajrzeć jeszcze do tych fajnych bonsai. Dosyć wysoka cena, ale to się ładnie prezentowało na prezent. Myślę, że ktoś by się ucieszył. Ostatni taki rzut jeszcze na stół z roślinkami. Tu mamy dzbaneczniki i nie tylko. I już pomalutku będę się z Wami żegnać. Do następnego filmu życzę Wam miłego tygodnia. Pa!